Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym marca. W tym miesiącu przeczytałam 8 książek, więc jest coraz lepiej, coraz bardziej się rozkręcam. I mam nadzieję, że będę czytać więcej książek w kolejnych miesiącach. Natomiast w tym przeczytałam 8 książek. A więc całkiem dużo jak na czas posesyjny, tym bardziej, że materiału do nauki jest dużo. Natomiast już bez zbędnego rozwodzenia się nad tym i nad moimi studiami, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, jest Edda poetycka. To jest książka nieznanego autora, natomiast nakreśla ona bardzo dobrze religię i wierzenia z średniowiecznej Skandynawii. Ja interesuję się mitologią nordycką i innymi mitologiami już od bardzo dawna, więc ta książka dała mi takie pewne swego rodzaju przypomnienie, jak te wierzenia wyglądają, a z drugiej strony przypomniałam sobie jakieś, dodałam do swojej wiedzy parę ciekawych szczegółów, których po prostu nie pamiętałam, czy po prostu nigdy o nich nie słyszałam, więc bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę. No i ogólnie była ona dla mnie bardzo dobra, przystępna. Szybko się ją czytało, więc super. Drugą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, jest Almond, ten, który nie czuł, Won Pyung-sona. Nie wiem, czy dobrze czytam autora. Książka, którą zaczęłam już w lutym podczas mojego pierwszego vloga. Wtedy jej nie skończyłam. Udało mi się to dopiero w następnym miesiącu. Ta książka jest bardzo interesująca. Relacja pomiędzy naszym głównym bohaterem a chłopcem, którego w pewnym momencie poznajemy, czyli pomiędzy Junjae a Gonem. No jest pełna zwrotów akcji, pełna takich rzeczy niespodziewanych. Trochę mi brakowało mimo wszystko pogłębienia tej relacji, zrozumienia, dlaczego Gon zachowuje się tak, jak się zachowuje, ponieważ mamy jakieś tam małe wytłumaczenie, dlaczego Gon jest taki, jaki jest. Natomiast no, głównie skupiamy się na naszym głównym bohaterze, czyli na Junjae. I w pewnym momencie miałam taką myśl, że naszego głównego bohatera ma po prostu dosyć, troszeczkę, mimo że bardzo dobrze jest nakreślona jego choroba, jak on sobie musi z tym radzić, jak przystosowuje się do środowiska, w którym żyje. Natomiast brak mi było pogłębionej, głębszej analizy Gona. Szkoda, że autorka tutaj nie zastosowała podobnego zabiegu jak w przypadku Junjae, czyli no, po prostu zanalizowałaby bardziej dogłębnie osobowość Gona, bo tego mi po prostu zabrakło. Książka ogólnie też myślę, że świetna, natomiast no ten brak głębszej analizy drugiego z naszych bohaterów mi doskwierał przez ten czas, kiedy czytałam te pozycje. Trzecią książką, którą przeczytałam w marcu, jest Żywot Karola Wielkiego autorstwa Einharda. Książka, która pogłębiła moją znajomość dotyczącą Karola Wielkiego, czyli jednego z najbardziej znanych, myślę, władcy Franków. Pokazała mi parę rzeczy, których nie wiedziałam.
chociaż generalnie Karol Wielki jest na tyle znanym bohaterem historycznym, że generalnie większość osób, myślę, jakieś podstawowe informacje na jego temat wie. Natomiast Einhard był głównym biografistą tego władcy, no więc też mogłam się spodziewać, że dostanę dużo ciekawych informacji. Troszkę się zawiodłam, bo ta książka była niezła, była w porządku, natomiast raz, że bardzo krótka. Naprawdę, tak cienkiej książki to jeszcze mało kiedy czytałam. Chyba miała niecałe 100 stron, więc trochę słabo. Strasznie właśnie mało takich nowinek się dowiedziałam, bo oczywiście pogłębiłam swoją wiedzę na tym poziomie, na którym już umiałam. Natomiast za wiele ta książka ciekawego w moim i nowego do mojego życia nie wniosła. Przeczytałam też pismo runiczne Raymonda i Jana Page'a. Książka, która daje takie podstawy podstaw do zrozumienia tego, czym jest pismo runiczne, jak się wykształciło, jak ewoluowało, jakie są znaki w tym piśmie runicznym, jak wyglądają. Książka zawiera też ciekawe przykłady inskrypcji, na których możemy sobie na przykład poćwiczyć czytanie tych run. Tak, no oczywiście na część sobie zakryjemy po prostu tłumaczenie, bo nie są to tak, że jest opis i tam jakieś ćwiczenie, prawda? To tak nie. To jest książka naukowa mimo wszystko. I myślę, że to jest takie fajne kompendium wiedzy dla kogoś, kto nie orientuje się za bardzo w temacie, dopiero w ten temat wchodzi. To myślę, że jest to bardzo dobra pozycja i praktycznie lektura obowiązkowa dla kogoś, kto chce zacząć swoją przygodę z runami. Ten miesiąc to też troszeczkę miesiąc Andrzeja Sapkowskiego, ponieważ przeczytałam dwie jego książki. Pierwszą z nich jest drugi tom sagi wiedźmińskiej dla mnie, natomiast to jest też równocześnie drugi tom opowiadań, czyli Wiedźmin, miecz przeznaczenia. Drugi tom, który podobnie jak pierwszy bardzo mi się podobał. Raczej Sapkowski tutaj nie obniżył swojego poziomu w stosunku do tomu pierwszego. Teraz już mogę powiedzieć, że definitywnie wkręciłam się w tę sagę. Jestem bardzo zaciekawiona, co będzie się działo z bohaterami. Z Geraltem też, bo w opowiadaniach jest on jeszcze bardzo taką tajemniczą postacią. No i też z innymi, z którymi się styka, bo Sapkowski jakoś tak to wykreował, że czuję zwłaszcza tam do Yennefer czy do innych postaci, z którymi Geralt się styka, bardzo taką dużą więź. Jakoś tak ci bohaterowie mi się troszkę bardziej podobają od Geralta, ale z drugiej strony w swoim charakterze, ale z drugiej strony Geralt też nie jest jakimś źle wykreowanym bohaterem, więc fajnie. No i przeczytałam tak już naprawdę pierwszy tom sagi wiedźmińskiej, jakbyśmy to uznawali, czyli Krew elfów Sapkowskiego. Jak tu mi się podoba postać Ciri. Ona tutaj wchodzi i robi mi od razu taką furorę, taką nowość, taką świeżość. Nadaje temu, co przeczytałam dotychczas. To jest po prostu super. Ona jest tak bezkompromisowa, tak bezpośrednia. Ona ma tam dopiero, ja nie wiem, z 10 lat. Natomiast, nie no, wykreowana jest po prostu rewelacyjnie. Jestem bardzo ciekawa dalszych jej losów. Jestem już też w trakcie
kolejnego tomu, więc zobaczę, co tam się będzie działo. Natomiast ten tom generalnie skupia się, też mamy narrację ciągłą, skupia się na tym, że Geralt opiekuje się Ciri jako swoim dzieckiem, niespodzianką, i zabiera ją do Caer Morhen, czyli do takiej warowni, w którym sam się wychował i kształcił na Wiedźmina. I Ciri tam ćwiczy, uczy się, spędza z resztą ocalałych Wiedźminów czas, ponieważ kiedyś Wiedźmini mieli przy swojej warowni pogrom i po prostu niewielu ich zostało, co mamy tam wspomniane. No i tak naprawdę wszystko jest dobrze, niby wszystko się kręci świetnie, aż do momentu, w którym Wiedźmini zauważają, co nie mam powiedziane wprost, tam po prostu przybywa na ich wezwanie czarodziejka, że Ciri jest... coś jest z nią po prostu nie tak. Zaczyna gdzieś odlatywać myślami, mówić jakieś niezrozumiałe rzeczy i tym podobne. I na tym się krystalizuje i opiera cała akcja. Pomysł bardzo fajny, bardzo ciekawy. Zdecydowanie tę książkę myślę, że najlepiej mi się czytało ze wszystkich, które dotychczas czytałam Sapkowskiego. Jestem, no tak jak mówię, bardzo ciekawa, co będzie dalej, ponieważ tę książkę pochłonęłam praktycznie jednym tchem. Jak na razie najlepsza ze wszystkiego, co czytałam Sapkowskiego. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, że odmienię swoje zdanie co do tego pisarza. Wracając do tematów historycznych, przeczytałam też książkę Ernsta Wuwiesa, Karol Wielki, Cesarz i Święty. Wies bardzo mocno oparł się na Einhardzie, więc w sumie cieszę się, że tych dwóch autorów przeczytałam w stosunkowo bliskim odstępie czasu. Wies dużo bardziej mi się podobał, ponieważ no też jest już zdecydowanie grubszy od Einharda, tak z dwa razy. I bardzo mocno pogłębił moją wiedzę. To, czego nie dostałam od Einharda, dostałam od Wiesa. Więc bardzo się cieszę. Myślę, że jak na książki, które czytam i na studia, bo to jednak była książka, którą czytałam na zajęcia. I jako takie po prostu czytanie z mojej własnej woli książek historycznych, to ta jest jedną z lepszych. Bardzo mi się podobała, jasno, przejrzyście, była podzielona na parę takich jakby podrozdziałów, na gospodarkę, na kulturę, na samą osobę cesarza, więc było to wszystko wytłumaczone, wszystko miało swój czas i miejsce i na pewno rozjaśniło mi dużo odnośnie prowadzenia, zwłaszcza polityki zewnętrznej Karola. Dowiedziałam się właśnie dużo o jego wojnach, jakie prowadził, z jakich powodów, dlaczego tak. A tego wcześniej jakoś tak nie za bardzo wiedziałam, nie miałam aż takiej wiedzy, więc ta książka zaspokoiła w pełni moje oczekiwania co do niej. I ostatnią książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, jest Gorzki smak jej wielkiej radości, Taherek Mafii. Książka, którą wsadziłam sobie zresztą do TBR-u na marzec. Więc no, jedną pozycję, no nie, chyba jeszcze miecz przeznaczenia, dwie. Udało mi się z tego TBR-u zrealizować. Resztę
na pewno będę realizować w kolejnych miesiącach, natomiast patrząc po tym, jak przybywa mi książek, to no, będę miała mętlik, co wybrać. Natomiast już wracając do książki, ta pozycja opowiada o dziewczynie Shadi, 17-letniej muzułmance, która chodzi do szkoły średniej, do naszego takiego liceum, byśmy powiedzieli, 2 lata po ataku na World Trade Center, a bodajże rok po wypowiedzeniu wojny Afganistanowi przez USA. W każdym razie akcja dzieje się w 2003 roku. I tak naprawdę mamy tutaj pokazane jej codzienne życie jako no już prawie osoby dorosłej, nastolatki. No, ona nam pokazuje, jak traktują ją ludzie, jakie stereotypy funkcjonują o osobach, które wyznają islam. Jak też, jakie też ma relacje z rówieśnikami, a tak naprawdę ma bardzo słabe, ponieważ no jest taka dosyć, nie powiem przeciętna, ale uczy się dosyć dobrze, ale nie jakoś tam wybitnie. Natomiast jej jedyną przyjaciółką jest muzułmanka i tak naprawdę jej przyjaciółka w pewnym momencie nie daje rady już tej po prostu agresji ze strony ich rówieśników odnośnie tego, jakiego wyznania są, i po prostu się z tej wiary wycofuje. Ich przyjaźń też dosyć szybko przez to gaśnie. I Shadi tak naprawdę zostaje sama, próbuje się w tym wszystkim odnaleźć. W dodatku ma też własne problemy natury rodzinnej. I to jest taki miszmasz, taki kocioł tego wszystkiego, z czym Shadi musi sobie radzić. A przy tej okazji jest taki też problem, że dziewczyna się oczywiście, jak to każda młoda kobieta, zakochuje. I z tym jej obiektem westchnień też są pewne problemy. I na tym generalnie się opiera cała akcja, cała fabuła. Książka moim zdaniem bardzo dobra. Lepsza od tej, którą czytałam kiedyś, czyli od Gdyby ocean nosił twoje imię. Bardzo mi się podobało tutaj, że ta relacja, chociaż w sumie, no w sumie tak, ten obiekt, do którego ona, w którą ona się po prostu zakochuje, to nie jest taka, och, psiub, zakochałam się, pyk. Tak po prostu od pierwszego wejrzenia, tylko to po prostu dowiadujemy się w trakcie czytania książki, przeżywamy z Shadi jej uczucia, jej rozterki, wchodzimy w tą relację głębiej. Więc to jest bardzo fajny zabieg, myślę, że tak powinien być każdy wątek romantyczny prowadzony. Więc moim zdaniem książka bardzo spoko. Nie pamiętam, ile jej dam, no lubimy czytać, ale to na pewno było gdzieś 7-8 gwiazdek, więc widać, że mi się ta książka podobała. Myślę, że dalej będę czytać tę autorkę, jeśli coś tam jeszcze znajdę. No i co? To wszystko, co mam dzisiaj dla Was. Pochwalcie się, co wy czytaliście w marcu, a my widzimy się w kolejnym.
kolejnym odcinku. Cześć!